Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tę konferencję. Mój referat, moje przedłożenie przychodzi już w momencie, w którym nurt konferencji pobiegł bardzo wartko, nadzwyczaj wartko. Jesteśmy w określonym czasie, czas biegnie szybko, będę starał się więc w tym, co mam do powiedzenia, jednak się streszczać. Jestem umówiony z organizatorami na różne, niech Państwo się nie dziwią, tajemne znaki, gdybyśmy zbliżali się do czasu, którego trzeba było, który trzeba było przerwać i kończyć. Mam to ułatwienie, że część rzeczy, które z tymi przyjechałem, które chciałem powiedzieć, pewnie również bardziej szczegółowe objaśnienia już padły w dotychczasowych wykładach, więc trochę się z tego mam szansę zwolnić. Proszę Państwa, sformułowanie tematu, w którym pojawia się fake connection i cywilizacja chrześcijańska, ustawia dzieło naszego wybitnego historiozofa w kontekście pewnego niezwykle aktualnego i dramatycznego sporu. Jest prawdą, że ten spór ma nie tylko wymiar teoretyczny, to nie jest spór seminaryjny, tylko jest to przede wszystkim potężny, wielki spór społeczny, który toczy się przynajmniej od lat 300. Najpierw w wymiarze pewnej polemiki filozoficznej, która się konkluduje w oświeceniu, a potem także po prostu w przewrocie ideologicznym i politycznym, który wyznaczył, o czym mówił na początku Marek Jurek, także pewne, jakby to powiedzieć, nowe standardy, tak, dla wielu sektorów życia społecznego, dla tych sektorów, w których i nam też i przyszło nieraz żyć czasami z trudem i z rozmaitymi uzasadnionymi znakami zapytania. Felix Koneczny pojawia się ze swoją refleksją o cywilizacji, w tym także refleksją o relacji między chrześcijaństwem i cywilizacją, gdzieś w trakcie tego sporu, gdzieś na tle tego wielkiego sporu. Z jednej strony spór ten, wspomniałem o atakujących, tak, polegał na tym, że kwestionowane były najpierw pewne konkretne przejawy obecności chrześcijaństwa, najpierw delikatnie kościoła, kleru, tak, a potem po prostu chrześcijaństwa w życiu publicznym, najpierw w życiu publicznym, tak. A następnie również została zaproponowana jakaś nowa, obojętna chrześcijaństwu, albo w każdym razie, a właściwie mówiąc ściśle, próbująca przejąć jakąś rolę chrześcijaństwa, formuła cywilizacyjna, formuła obecności tego, co duchowe, tak, w przestrzeni życia publicznego. Z drugiej strony pojawiła się na to, i to raczej już można powiedzieć, w tej całej dramatycznej sytuacji po factum, a więc po rewolucji francuskiej, pojawiły się pierwsze próby jakiejś przemyślanej, całościowej apologii tego społecznego chrześcijaństwa. Tu wspominano niektóre nazwiska. Joseph de Maistre jest jakby tutaj dla nas okazją, nazwisko, które nam zaraz przypomina pewne formy apologii społecznej, znaczenia społecznego instytucji Kościoła, tak? Jego dzieło o papieżu. Z drugiej strony Chateaubriand z jego geniuszem chrześcijaństwa, takiej rozłożonej przed społeczeństwem porewolucyjnym, panoramie dokonań kulturowych, cywilizacyjnych chrześcijaństwa. To jest apologia. Apologia Christianitas, to znaczy tej formy cywilizacji chrześcijańskiej, która gdzieś tam od przynajmniej Karola Wielkiego, prawda, na różny sposób rozwijała się w życiu, zwłaszcza społeczeństwa europejskiego. Dopiero natomiast gdzieś wraz z pontyfikatem Leona XIII można mówić o na poziomie oficjalnym, kościelnym, magisterialnym, próbie takich systematyzacji, bardziej teologicznej systematyzacji tego, czym by była cywilizacja chrześcijańska, czy to jest jakiś, jakby to powiedzieć, wynalazek, który sobie niektórzy w
pewnym momencie znaleźli i rozwinęli, czy też to jest jakiś element chrześcijaństwa, który jest nieodrzucalny, tak? Nie jest przypadłością chrześcijaństwa, tylko jest jakimś elementem normalnym funkcjonowania ludzi wierzących w społeczności. Magisterium Leona XIII, magisterium późniejszych papieży z tą konkluzją w postaci ustanowienia święta Chrystusa Króla przez Piusa XI, to były nie tylko formy apologii niegdyśniejszej obecności Kościoła w życiu społeczeństw europejskich, ale to były formy pewnych systematyzacji, tak, rozumienia tego, dlaczego Christianitas, dlaczego cywilizacja chrześcijańska nie jest na przykład związana z jakąś jedną konkretną formą ustrojową albo z jakąś jedną konkretną wyłącznie formą kultury, tylko że zjawia się i musi być broniona wszędzie tam, gdzie wiara chrześcijańska chce być wyznawana integralnie, w całości. Na tym tle widzimy dorobek Feliksa Konecznego, który podchodzi do całej sprawy, no nie z perspektywy tego, o czym do tej pory mówiłem, ani no oczywiście element apologii obecności chrześcijaństwa jest obecny w jego twórczości historyka, to jasne, ale na przykład już tej systematyzacji, tak, tego czerpania z magisterium kościelnego w sposób jakoś naturalny, można powiedzieć, dla jego aspektu, nie ma, on nie wprost tego nie podejmuje, mimo że jest świadkiem tego dorobku, to w jego czasach te encykliki, tak, te różne wypowiedzi magisterium mają miejsce. Natomiast jego interesuje zagadnienie relacji chrześcijaństwa i cywilizacji właśnie od strony cywilizacji, no, ponieważ jest systematykiem, teoretykiem cywilizacji, wchodzi w tę problematykę drzwiami od strony historii. Tutaj po przejściu tej bramy historii stara się być trochę socjologiem, prawda? Wiemy, jak jest to dzieło Konecznego wewnętrznie kompozytem, tak? Jest tej narracji historyka, tych umiejętności wydobywania pewnych elementów konkretnych z dziedzictwa historycznego i próba syntezy, która jest po trosze socjologią, tak? Można powiedzieć, ale zawsze historiozofią. Otóż jeśli szukamy w tym bogatym dziele prywatnego uczonego, bo to jest jego dorobek z lat 30., gdy już nie prowadził pracy akademickiej po wydaleniu go, nie przedłużeniu mu, tak, prawa nauczania na Uniwersytecie Stefana Batorego, już w jego prywatnym dorobku uczonego, gdy szukamy tej próby systematyzacji cywilizacji i chrześcijaństwa, relacji cywilizacji i chrześcijaństwa, to w dziele o wielości cywilizacji spotykamy, można powiedzieć, takie jakby trzy przypadki, które znacznie się różnią. Koneczny mówi o cywilizacji bizantyńskiej. Trudno jednak nie patrzeć na nią przez pryzmat naszej znajomości głębokiej chrystianizacji, także tego chrześcijaństwa, tej części cesarstwa i no, znajomości dziejów chrześcijaństwa bizantyjskiego, chrześcijaństwa także wschodniego po prostu. Z drugiej strony mówi o, i to oczywiście go będzie najbardziej interesowało, mówi o cywilizacji łacińskiej, którą nazywa w kartach o wielości cywilizacji chrześcijańską, cywilizacją chrześcijańsko-klasyczną. No i w końcu, co też warto, czym też warto pamiętać, w tym podrozdziale dotyczącym cywilizacji łacińskiej, mówi Koneczny rzecz, może w jakimś stopniu zagadkową, ale w każdym razie jakoś otwierającą, że mianowicie ta forma cywilizacji łacińskiej, którą on analizuje, ta forma cywilizacji niejako wychowanej przez chrześcijaństwo z użyciem materiału cywilizacji łacińskiej czy rzymskiej, że to nie jest jedyna, prawda, możliwa forma cywilizacji chrześcijańskiej, bo i tutaj Koneczny udaje się trochę w ten świat wyobrażeń o tym, co zrodzą misje jeszcze w przyszłości, prawda? I mówi tam, cytuję, misjonarzy penetrujących Azję,
że gdzieś tam, prawda, pewnego dnia, tak, misjonarze również natrafią na tych właśnie Arystotelesów tamtej cywilizacji i w tym sensie wydaje się, że koniecznie w tym momencie jest jakoś otwarty, prawda, na takie myślenie o tym, że gdzieś jeszcze może się zdarzyć, że chrześcijaństwo niejako od korzenia, prawda, od samego aktu wiary wyda nową swoją cywilizację. Można powiedzieć, że my nie jesteśmy tego świadkami, prawda, tej obietnicy. W dalszym ciągu prawda jest taka, że wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z cywilizacją chrześcijańską, tam mamy do czynienia z cywilizacją tą, o której Koneczny mówił jako o chrześcijaństwo klasycznej, łacińskiej. Niemniej trzeba o tym wyjątku teoretycznym pamiętać. Jeśli chodzi natomiast o ten przypadek bizantyjski, tak, wspomnijmy tylko, że dla Konecznego oczywiście to jest przypadek nieudanej chrystianizacji. To znaczy, bo można być pozornej chrystianizacji, niedokończonej chrystianizacji, bo tam ostatecznie nie chodzi o cywilizację, która jest dla chrześcijaństwa obojętna albo wroga. No, cywilizacja turańska jest obojętna. No, on lubi używać ewentualnie każdej religii, także chrześcijaństwa. Cywilizacja bizantyjska nie jest dla chrześcijaństwa, nie jest w stosunku do chrześcijaństwa obojętna, ale przez naruszenie jednej z zasad, to znaczy zasady odrębności społeczności duchowej, kościoła, tak, i w jakimś sensie uzależnienia jej głębokiej od państwa, narusza podstawowe wymaganie chrześcijańskie wobec cywilizacji. W tym sensie jest niedoskonała. Być może, to powiedzmy sobie szczerze, być może Koneczny, gdy narzuca nam to pojęcie cywilizacji bizantyjskiej, to pamiętajmy o tym, że tak jak w przypadku wielu jego terminologicznych różnych propozycji, one nie oznaczają, że wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z chrześcijaństwem chrześcijańskim Bizancjum, to mamy do czynienia automatycznie z cywilizacją bizantyjską. To trochę tak jak z cywilizacją żydowską, prawda? Ona nie funkcjonuje wyłącznie tam, albo na przykład jedynie tam, gdzie są Żydzi, prawda? To pamiętajmy o tym, że ta terminologia nie jest terminologią narodową, geograficzną i tak dalej. Ona mówi o pewnej metodzie. Więc gdy Koneczny mówi o cywilizacji bizantyjskiej, to na przykład miesza, prawda? To trochę nas może denerwować, bo tam daje przykłady z monofizytów, a więc tak naprawdę z kościołów przedchalcedońskich, które jakby nie są głównym przejawem bizantyjskiej cywilizacji. Ale dobrze, teoretycznie te różne modele są przejrzyste. Do tego dodajmy, cały czas pamiętając o tym ograniczeniu czasowym, że Feliks Koneczny to, co miał do powiedzenia na temat tego twórczego wpływu chrześcijaństwa na cywilizację, to de facto podsumował, to jest dla nas bardzo wygodne, podsumował, streścił właściwie te rozproszone wątki w jednym miejscu, w bardzo skromnym, wąskim tekście, w tekście znanym nam broszurki, właśnie napisanej w 1938 roku, wydanej dla Akcji Katolickiej, broszurki pod tym Kościół jako wychowawca narodów. Tam to nie są rzeczy, których on nie powiedział gdzie indziej, ale w tym miejscu zebrał je w pewną całość. I tam mówi o rzeczy bardzo ważnej do zrozumienia tej natury cywilizacji chrześcijańskiej, czy cywilizacji chrześcijańsko-klasycznej. Mówi mianowicie, że ona nie jest sakralna, prawda? To znaczy nie polega na tym, że Kościół niejako przenosi, to byśmy mogli tak skomentować, że Kościół jakby przenosi wymagania sakramentalne, tak, niezmienności sakramentalnej na wszystko, na cały świat, tak? Jakby uświęca czy usakralnia wszystko, co ma być chrześcijańskie. Koneczny mówi, że zasada jest inna, mianowicie, że Kościół oddziałuje na i chrześcijaństwo, oddziałuje, chce oddziaływać na cywilizację, tylko jakby przez jedną kategorię, przez kategorię dobra. No, można by było podjąć dyskusję, której tu nie będziemy podejmowali, prawda, dlaczego akurat wyłącznie kategoria dobra, ale nie kategoria prawdy. Niemniej zostawmy to na boku. Koneczemu chodzi o to, że pewien zespół postulatów moralno-społecznych jest tym niezbędnikiem chrześcijańskiej cywilizacji. O tych niezbędnikach tu była mowa,
cztery wymagania, prawda, te dożywotniej monogamiczności małżeńskiej, dążenia, bo to jest podkreślone, do zniesienia niewolnictwa. Pamiętajmy, że to jest u Konecznego nie tylko moment pewnego dzieła, które zostało wykonane, ale ono ma perspektywę, jakby to powiedzieć, dowartościowania pracy fizycznej, uwzględnienia miejsca pracy fizycznej w normalnym rozwoju człowieka, jego traktowaniu równie poważnie jak pracy umysłowej. Trzeci przypadek, zniesienie msty rodowej, co jest oczywiście też tylko i wyłącznie punktem wyjścia do perspektywy szerszej, deprywatyzacji państwa, prawda? Tworzenia państwa jako elementu dobra, jako podstaw, jako piastuna dobra wspólnego, tak można powiedzieć. I w końcu ten bardzo ważny element, który w bizantynizmie jest tak naruszony, mianowicie dbanie o niezależność strukturalną, instytucjonalną Kościoła wobec instytucji państwa, tak jak należy dbać o odrębność tego, co duchowe w stosunku do tego, co polityczne, czy materialne, czy ziemskie. Zwróćmy uwagę na jedno w tym zestawieniu, bo często sobie je powtarzamy, te cztery elementy. Zwróćmy uwagę, że trzy pierwsze, mają charakter właściwie upomnienia się o pewne postulaty prawa naturalnego. Nie wszystkie z tych postulatów są tak samo czytelne dla umysłu, który nie jest naświetlany wiarą. Pamiętajmy o tym, bo święty Tomasz z Akwinu mówi, że jeśli chodzi o przykazania prawa naturalnego, część z nich powinna być oczywista dla każdego umysłu, który przygląda się dobru i złu, ale część z nich, na przykład małżeństwo monogamiczne, święty Tomasz mówi, bywa, że na tyle jakby trudna jest do odkrycia ta instytucja, że zwykle potrzeba interwencji Kościoła, zwykle potrzeba interwencji jakby nauczania moralnego Kościoła, żeby ta naturalna instytucja została naświetlona jak należy. To są cztery elementy, które jak możemy rozumieć, Koneczny stawia jako te, które nie tylko stały się fundamentem cywilizacji łacińskiej, ale możemy powiedzieć, które musiałyby się znaleźć u podstawy każdej cywilizacji, którą chrześcijaństwo gdzieś mogłoby tworzyć, tak? Włącznie z tą hipotetyczną gdzieś w Azji, tam, która kiedyś mogłaby się wytworzyć. Ostatni element, prawda, bo rozumiem, że to już koniec, tak? Trzeba... bardzo dużo. Ja przepraszam, śpieszę się, biegnę tutaj. W związku z tym powiedzmy sobie tak, w konkluzji tego rozważania o czterech wymogach jest myśl, no, którą mnie się wydaje, że dopiero właśnie w 1938 roku, mogę się tutaj mylić, Koneczny decyduje nie wypowiedzieć, mianowicie, że istnieje coś takiego jak katolicka koncepcja, doktryna państwa. To być może jest niedziwne, że akurat w tym momencie Koneczny przyjmuje to do swojego języka, to określenie, ale więcej konkretów właściwie na ten temat nie znajdujemy. On po prostu mówi to w kontekście bardzo ciekawego swojego konceptu, znanego Państwu na pewno, mianowicie konceptu z jednej strony ideału Civitas Dei, prawda? Ideału Państwa Bożego. Powiedzmy sobie jeszcze raz, że to jest bardziej u Konecznego zwrócenie uwagi na pewną polityczną tradycję chrześcijaństwa i oczywiste nawiązanie do świętego Augustyna, ale w związku z tym mało teoretyczne, tak? Bardziej takie odniesienie się do pewnej bogatej tradycji. Ale on to wiąże ze swoim rozważaniem na temat rozwoju moralności. O właśnie to jest ten element, o który zawsze przy myśli Konecznego w pewnym momencie musimy wspomnieć. Element, który oczywiście jest ważny też dla zrozumienia tego drugiego postulatu czy wymogu, prawda? Tego dążenia do zniesienia niewolnictwa. To uważał za program do wykonania w jakimś czasie, choć ideał istnieje na samym początku, to trzeba do niego dochodzić. I to jest oczywiście jakieś pole do rozważania na temat roztropności, na temat tego, w jaki sposób dochodzi się do pewnych osiągnięć moralnych, tak, w dziedzinie prawa z kolei.
Tutaj Koneczny z jednej strony jest realistą, to znaczy widzą Państwo, zostawia pewien czas na realizację jakichś projektów, jakichś niezbędnych w końcu ideałów, a z drugiej strony jest maksymalistą i to trochę czasami może zaskakiwać, bo on mówi, każde pokolenie musi jakąś część moralności przełożyć na prawo, tak? W jakimś sensie wyobraża sobie jakby granica między moralnością, obyczajem i prawem miała się stopniowo wraz z dorobkiem cywilizacyjnym przesuwać jakby tak, żeby obyczaj stawał się prawem, tak? Pewnie moglibyśmy podjąć w tej sprawie dyskusję, prawda? Bo oczywiście istnieją całe obszary obyczaju, prawego obyczaju, który nigdy jakby pewnie nie może stać się prawem. Święty Tomasz z Akwinu pyta w traktacie o prawie, w kwestii o prawie, o to, czy wszystkie cnoty mają być przedmiotem prawa, tak? Prawa ludzkiego. Odpowiada, że nie, no, to nie może być. Ale z drugiej strony oczywiście są takie moralne fundamenty, tam Tomasz mówi o pewnych przestępstwach, przeciw którym prawo zawsze musi wystąpić, tak? Czyli na przykład w naszej dyskusji tutaj również i polskiej, ale także europejskiej, prawda, dotyczącej standardów moralnych prawa, jest szalenie ważne widzenie tych dwóch perspektyw tomaszowych. Z jednej strony takich wymogów, na przykład Tomasz mówi, że tam, gdzie państwo nie chroni prawem stanowionym życia ludzkiego, tak, tam przestaje spełniać swój podstawowy obowiązek. To nie jest kwestia, którą można sobie odłożyć, tak, gdzieś tam w czasie. To jest właśnie ten element moralny, który musi być wykonany. To musi być wykonany jak najszybciej. Ale oczywiście jest cały zespół obyczajów, dobrych obyczajów, których prawo nigdy nie będzie mogło i nie powinno, tak, wymagać w sensie karnym, tak, takim jak prawo sankcjonuje jakieś wymagania. To oczywiście to, o tym też pewnie wchodząc w dyskusję w tej sprawie, musielibyśmy tę sprawę podjąć. Ostatni wątek jest bardzo ciekawy, mianowicie to Feliks Koneczny mówi nam, choć jest jednak dzieckiem pozytywizmu, choć jest jednak uczonym, który ze swoją osobistą wiarą, pobożnością musiał się jednak przebijać przez studia, przez intelektualne wyzwania czasu, w którym tej pomocy takiej dla inteligencji wiary było bardzo niewiele, trzeba o tym pamiętać. Koneczny jest tutaj w znacznym stopniu na własnym dorobku, dlatego tak się ożywia w latach 30., tak, we współpracy z Kulem, zresztą wtedy, gdy staje się wykładowcą również zapraszanym na Kul, bo jakby jest to dla niego również własne spotkanie z tą dalej idącą, głębiej idącą refleksją teologiczną, refleksją moralną, katolicką, która dla niego wcześniej, to sobie musimy zdawać sprawę, miała raczej wymiar dobrego katechizmu, tak? To można powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy, które Koneczny wcześniej rozumiał, wychwytywał z chrześcijaństwa, to była tak naprawdę dobra szkoła katechizmu. Nie więcej, ale też i nigdy nie mniej. I z tego katechizmu Koneczny zrozumiał też rzecz absolutnie podstawową, mianowicie, że tą mocą chrześcijaństwa dla wejścia w cywilizację jest zasada osobistej odpowiedzialności przed Bogiem. I to jest rzecz, która niewątpliwie jest jak brylant, tak, w jego myśleniu, bo on jednak nie pozostał na poziomie wyłącznie takiej refleksji, prawda, którą prowadziło wielu w końcu XIX wieku, jak początku XX, że Kościół jest przymierzeńcem cywilizacji, że Kościół jest ważny dla porządku. Wielu agnostyków tamtego czasu wyczuwało tę rzecz, opisywało i generalnie niestety to bardzo często tego typu refleksje mają się skłonność posuwać w stronę tego bizantynizmu, tak, świadomego, nieświadomego. To poczucie, że nie wiadomo, czy Kościół głosi prawdę, ale dobrze, że jest, prawda? Otóż Koneczny jednak miał w sobie to coś więcej i poczucie, że bez aktu osobistego wobec Boga, to ta cywilizacja nie rośnie zwyczajnie.
zdawał sobie sprawę, on tam daje przykład, że tak ważny w związku z tym jest akt osobistej spowiedzi, tak? Ale my byśmy mogli to nawet rozszerzyć, konfesja ma podwójne znaczenie. Osobistej spowiedzi, to znaczy osobistej spowiedzi sakramentalnej, tak? Ale to, co niesamowicie mobilizujące, odpowiedzialność moralną, zdawanie sobie sprawy, rachunek sumienia, to wszystko wiemy. Ale z drugiej strony konfesja jako osobisty akt wyznania wiary, tak? Podtrzymanie wyznania wiary chrzcielnej. I w tym kontekście oczywiście te teorie, tak, czy ta systematyzacja koniecznego znajduje swoje odzwierciedlenie, swoją ilustrację w tym jednym z jego ostatnich dzieł, znaczy no nie ostatnich, prawda, ale jednym z ostatnich dzieł, mianowicie pisanych i wydawanych w miejscu piastowym, tak, przez Michalitów, serii broszur, która się złożyła ostatecznie na książkę Święci w dziejach narodu polskiego, gdzie de facto mamy nie tyle hagiografię klasyczną, tylko mamy opis społecznego wymiaru świętości, znaczy osób to koniecznego interesowało. To jest bardzo dużo, bo ja też kiedyś na sesji, która się też w Krakowie odbywała, było wtedy pierwszą naukową sesją o Feliksie Konecznym, w 1999 roku się wydaje, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wtedy mówiłem o tych właśnie świętych dziejach narodu polskiego i starałem się wtedy podkreślić ten moment, że to jest, że jakby ważne w tej ostatecznie popularnej książce Konecznego jest to, że on jako historyk, tak, chciał pokazać cywilizacyjny i moralny wymiar świętości. To bardzo ważne. Niemniej, na samym końcu, niech to nie zabrzmi źle, ale proszę oczywiście pamiętać, że jest też w tej refleksji pewien, no nie może bardzo mały, ale też nie bardzo duży deficyt, prawda? Konieczny zdaje sobie sprawę z tej osobistej relacji z Bogiem, o konieczności tej osobistej relacji z Bogiem, ale na przykład nie zdaje sobie sprawy, albo nie chce sobie zdać sprawy z powagi i znaczenia kontemplacji. Dla niego kontemplacja, moment tego tracenia czasu przed Bogiem, jakby to powiedzieć, oddania Bogu i wyłącznie Bogu siebie, na przykład bez automatycznego wymiaru pewnej użyteczności cywilizacyjnej, to jest coś, czego koniecznie zdaje się nie rozumieć. Na przykład dlatego nie rozumie mnichów, nie rozumie kultury mniejszej chrześcijaństwa. On ją rozumie wyłącznie poprzez dorobek cywilizacyjny. Mówi o na przykład wspaniałej gospodarce cysterskiej, mówi o uczeniu ludzi pracy, że reguła świętego Benedykta miała to znaczenie. Natomiast tam, gdzie spotyka nawet świętych, tak, w jakimś nadmiernie mniejszym, tak, zajęć, to wyraźnie się dystansuje. Być może jest to jakiś element tej trudności, którą on miał, gdy dobrze wiemy, skąd ta trudność się brała, prawda? Tam ma ten swój niepokój o to, że wschodnie, ten wschodni taki medytatywne podejście do życia powoduje, że ono nie jest twórcze. Taką miał całą konstrukcję w swojej myśli. Być może gdzieś tu rozwinął się, tak, z jednym z ważnych elementów tradycji chrześcijańskiej, ale powiedzmy, że na tle tego własnego dorobku i podkreślę jeszcze raz mocno, tego osobistego, a często bez bezpośredniej pomocy, przebijania się przez te rozmaite ściany laicyzmu, które w XIX wieku zapanowało w nauce, no na tle tego oczywiście to jest jednak szczegół, tak moje zastrzeżenie w stosunku do jego rozpoznania znaczenia cywilizacyjnego chrześcijaństwa. Dziękuję Państwu.